Drodzy i szanowni współwyznawcy wniebowzięcia Matki naszego Pana, wspominamy dzisiaj setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Przełom w tej bitwie nastąpił w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ze wspomnieniem Bitwy Warszawskiej koresponduje dzisiejsze pierwsze czytanie, w którym jest również mowa o bitwie. Mowa o bitwie smoka z niewiastą i jej dzieckiem. Spróbujmy zauważyć związek pomiędzy bitwą warszawską a tą apokaliptyczną bitwą. Spróbujmy spojrzeć w świetle tej bitwy, o której słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, na bitwę warszawską. Smok z apokaliptycznej bitwy to na pewno nie smok wawelski. Ten smok z tej apokaliptycznej bitwy jest symbolem przeciwnika Boga, który toczy walkę z Bogiem i tymi, którzy w Niego wierzą. Być może znamienna jest barwa tego smoka. Jest to smok ognisty, a zatem smok czerwony. Apokalipsa wyjaśnia nam, że smok to wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ludzkość. Bitwa czerwonego smoka z niewiastą rozpoczęła się już w raju. Smok przekonał pierwszą niewiastę Ewę, że może być jak Bóg, a skoro jest jak Bóg, to może zbudować tutaj raj na ziemi. I to taki raj, w którym nie trzeba się będzie liczyć z prawem Bożym. Wizję takiego raju na ziemi, raju będącego dziełem człowieka, raju, w którym nie liczy się Boże prawo, skonstruował marksizm. W tym marksistowskim raju, czyli w społeczeństwie komunistycznym, miała obowiązywać zasada każdemu według jego potrzeb. Wyjaśnił funkcjonowanie tej zasady Karol Marx, Fryderyk Engels w swoim takim dziełku Ideologia niemiecka. Napisali w tym dziełku, że gdy zapanuje dobrobyt, to człowiek będzie mógł robić dzisiaj to, a jutro owo. Po śniadaniu będzie mógł polować, po obiedzie będzie mógł łowić ryby, po kolacji będzie mógł pasać bydło, po posiłku będzie mógł oddawać się krytyce, ewentualnie słuchać sobie muzyki. Robić to, na co ma ochotę, każdemu według jego potrzeb. To wizja marksistowskiego raju. Taką wizję marksistowskiego raju niesiono na bagnetach wojsk sowieckich. Chciano tą wizję realizować w Polsce, w Europie i na całym świecie. Bitwa warszawska miała więc nie tylko taki aspekt militarny, ona miała także aspekt ideologiczny. Ta bitwa warszawska nie zakończyła się jednak 100 lat temu. Bitwa warszawska trwa nadal w jej aspekcie ideologicznym. Otóż w roku 1968 dokonano jakby pożenienia marksizmu z liberalizmem. Dokonał to głównie filozof żydowskiego pochodzenia Herbert Marcuse. Jest esejem, jest autorem eseju Represyjna tolerancja. Za moment do tego eseju nawiążę. Otóż
ten pożeniony z liberalizmem marksist dalej chce wyzwalać. Kiedyś chciał wyzwolić robotników, dzisiaj chce wyzwolić kobiety od dominacji mężczyzn. Dalej, kobiety i mężczyzny chce wyzwolić od dominacji ich płci. Dalej, człowieka białego chce wyzwolić z jego białości utożsamianej z rasizmem. A na końcu chce wyzwolić przyrodę z największego szkodnika, jakim jest własny człowiek. To wizja współczesnego raju, może nie tyle czerwonego, co właśnie tęczowego. I ten raj budowany jest za pomocą owej represyjnej tolerancji, której zasady funkcjonowania przedstawił Herbert Marcuse. Otóż według Marcuse'ego mniejszości mają prawo do przemocy, bo oni przemocą łamią dotychczasową, złą przemoc. To jest dobra przemoc przeciwko dotychczasowej przemocy. I mamy przykłady takiej represyjnej tolerancji, chociażby na krakowskim przedmieściu w Warszawie, gdzie powiedzmy Chrystusa dźwigającego krzyż chciano po prostu zbezcześcić tęczową flagą. Kiedyś ten krzyż zrzucili z cokołu hitlerowcy. Oni chcieli zastąpić krzyż hakenkreuzem, bolszewicy chcieli zastąpić krzyż sierpem i błotem, a neobolszewicy chcą zastąpić krzyż tęczą. A zatem dzisiejsza bitwa warszawska to agresja liberalnego marksizmu. Przy czym ta agresja idzie nie ze wschodu, ale idzie z zachodu. Bitwa warszawska sprzed 100 lat zakończyła się krótkotrwałym zwycięstwem. 25 lat później marksizm kolonizował Polskę. Dzisiejsza bitwa warszawska może zakończyć się nową kolonizacją Polski. W tej bitwie warszawskiej zaangażowane są potężne siły, elita uniwersytecka, artyści, a nade wszystko media. Otóż my jednak pokładamy naszą nadzieję w Bogu. Bóg ostatecznie zawsze zwycięża. Takie jest przesłanie dzisiejszego święta. Zwycięstwem Boga jest wniebowzięcie Maryi. Ono objawia już teraz zbawienie, potęgę i królowanie naszego Boga. W niewieście z Apokalipsy, której nie zwyciężył smok, możemy widzieć wniebowziętą Maryję. Wniebowzięcie Maryi jest bowiem udziałem w zmartwychwstaniu Jezusa, o którym śpiewamy, zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Wniebowzięta Maryja ma już właśnie udział w tym zwycięstwie Jezusa nad śmiercią, nad piekłem i nad szatanem. Zmartwychwstały Jezus i wniebowzięta Maryja są nowym Adamem i nową Ewą, którzy wygrali już bitwę ze smokiem. W przeciwieństwie do pierwszego Adama i pierwszej Ewy, którzy tą bitwę ze smokiem przegrali. Jezus i Maryja inaugurują już nowy raj. Nowy raj dla tych, którzy w nich wierzą. Ten nowy raj oznacza ostateczną klęskę smoka, niezależnie od barwy. Ten nowy raj daje nam nadzieję. Tą nadzieję mieli uczestnicy bitwy warszawskiej.
Dlatego też nie pozwolili zamienić krzyża na sierp i błot. Miejmy tą nadzieję, bo w tej nowej bitwie warszawskiej nie możemy pozwolić, aby krzyż został zastąpiony tęczą